To jest mina smutnego człowieka, zrezygnowanego. Najpierw mi się pierwszy komp non-stop psuł, coś się non-stop pierdzieliło. A teraz drugi, najmocniejszy komp, nie? Najmocniejszy komp się po prostu wykrzaczył i koniec, ameno, nie? No lepiej kończyć, no. Ale od początku. No mamy się przeprowadzać za miesiąc teraz, bo jest którego? 31 maja. Chodź tu, Bączuś, chodź, przytubuj. Wykorzystaj to, że nie nagrywam i mogę się z tobą poprzytulać, myszko. Ja to wykorzystam. I musimy bardzo dużo nagrywać, muszę bardzo dużo odcinków nagrać na zapas, bo jak się wyprowadzamy, to chciałabym mieć takie, no, bezpieczeństwo, takie, wiecie, poczucie bezpieczeństwa, że w razie co, jak nie znajdziemy odpowiednio szybko studia, to odcinki dziennie będzie Krystek montował i wrzucał na YouTube'a, nie? Furskałaś mnie, ej, Pączek, fujka. I każda godzina, każda minuta jest na wagę. Okej. Jest na wagę złota. I się kolejny komputer zepsuł. Kolejny raz. Non stop. Ja nie mogę usiąść i zacząć nagrywać, bo się coś s***ło, nie? I to już jest, ja już nie liczę, już mi straciłam rachubę, który raz, kiedy zamiast, już, ale nie, właściwie dzisiaj już zaczęłam, mówię, o Boże, ale szybko zaczęłam, nic się nie spierdzieliło, lecimy, nagram więcej niż sobie zaplanowałam, nadrobimy, jeb. Tak się wieszał komputer już wczoraj wieczorem, że no nie dało się pracować, no i Przemek tam już kombinuje, już słyszę, że gada z Krystek z tobą, konsultacje. Ja znowu jestem kolejny dzień w tyłku, nie? Co to te szkiełko takie brudne? No nic, trudno, przeżyjemy to. Łaj! Kulka mnie tu pociesza. Liżąc moją łydkę. Tam Przemek przychodził przed chwilą. No powiem wam... I muszę się jakąś inną robotą zająć, bo no szkoda czasu, nie? Więc, no, ale mentalnie jestem nastawiona, wiecie, nagrywać na odcinki, tego robimy. I teraz muszę totalnie się przestawić na jakąś inną robotę i kurczę, ja lubię pracować taśmowo. Jak już robię jedno, to robimy do końca i szybko to idzie. A teraz znowu się tak trzeba przestawić, pomyśleć, co by tu zrobić, ja już chyba zacznę pakować. Tu już mam, widzicie, walizkę taką starą przygotowaną, bo dużo z tych rzeczy, o patrzcie, dużo z tych rzeczy po prostu albo pójdzie do Polski, albo będę wyrzucać, zobaczę co tu działa, co nie działa. Co nie działa, to po co szupy trzymać. Jak coś działa, to wyślę do Polski. I powiem wam, no szkoda troszeczkę tych nagrywek. Aha, jeszcze muszę tam, widzicie, moje certyfikaty na ścianie. O, druga walizka. Dwie walizki tu mam. O, Przemek. Tak, pozdrów się z przeszłości. Pozdrawiam się z przeszłości. Ale już kurwa, że... Tam tutaj, widzicie tę kubkę tutaj? Czekaj, o tu, tę kubkę. Tam też są certyfikaty. Ja muszę każdy, jest ich, nie wiem, ze 100. Plus, minus. Ja już po prostu, już mi się nie chce liczyć. Mi się ludzie pytają, a ile... Nie chce mi się liczyć, powiem szczerze. Koło stówki. W każdym razie muszę każdy wyciągnąć z tej ramki i schować sobie, bo muszę to jakoś przetransportować. No chyba logiczne, że z ramkami nie będę tego brała. Tam sobie coś ogarnę. I to po prostu... najważniejsze, żeby to przetransportować tak, żeby się to nie poniszczyło. Tam jakaś większa ramka jest. Kurde, ja wiem, czy wszystko... No. Ogarnymy. Ogólnie z Teneryfy... Z Przemkiem chcieliśmy się już wyprowadzić, bo jakoś tak nie czujemy tej wyspy, jakoś tak to nie do końca to, czujemy się tacy, w sumie oboje zastali i stwierdziliśmy, że przeprowadzamy się. No ja mówię, no chodź na Fuertę z powrotem, nie? No Przemek kocha Fuertę, ja też. Dobra, Fuerta, nie?
Ale w międzyczasie byliśmy w Polsce, bo moja mama urodziny odprawiała takie grubsze. I kurde, czego myśmy się tam podawiadywali? Mieszkania większe niż nasze, 4 razy tańsze. Jedzenie ultra tanie. Oczywiście można iść gdzieś drogo kupić, jakieś takie ten, ale ogólnie można tak tanio żyć, tak można zaoszczędzić. Tyle nie trzeba oddawać państwu ze swojego zarobionego, ze swoich pieniędzy zarobionych. Kurde, trochę nas to skróciło, jedno. Drugie, Przemek bardzo lubi takie technologiczne sprawy, nowości, nowinki, jakieś tam rozwiązania. Jego to bardzo jara i rajcuje. A mnie ciekawi właśnie, strasznie mnie zaciekawiła ta kultura tam. I tyle stereotypów, jakie panuje w Polsce, bo jestem z Polski, więc powiem o Polsce. W Polsce to jest obłęd, więc chciałabym zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Czy to, co wszyscy mówią, to prawda, takie, wiecie, utarte zdanie Polacy mają. Więc no chyba, tak mówię, no chyba lepiej posłuchać tych, co tam mieszkają, nie? Chyba wiedzą lepiej. W każdym razie chcę się sama przekonać, sprawdzić, jak to jest tam mieszkać, bo przeprowadzka z Polski do Hiszpanii, na Wyspy Kanaryjskie. Co prawda, ktoś mógł powiedzieć, że o Boże, taka wyprawa autem, wszystko spakowaliście, musieliście pół Europy przejechać, przepłynąć promem, 40 godzin przeszło i na wyspę. To był pikuś. Pan pikuś. To pikuś, bo Europa to w tych państwach się bardzo podobnie żyje. We Francji, w Niemczech, Czechy. To jest bardzo podobne jak w Polsce. Hiszpanie, no po prostu tacy weselsi Polacy, nie? Częściej wychodzący na kawę i po prostu bardziej uprzejmi, mili. Oczywiście bez generalizowania, ale tak wiecie, ogólnikowo mówiąc. A teraz co? No teraz muszę to wszystko pieroństwo spakować do walizki, bo no muszę jakoś zająć czas nie nagrywaniem. Patrzcie ogólnie, jaki to jest rozpiździel, nie? To jest po prostu rozpiździel, burdel, bo jak już się człowiek, wiecie, macie też tak, jak już się dowiecie, że się wyprowadzacie, to już wam wszystko jedno i już macie wyrąbane, już nie sprzątacie, już nic nie robicie. Tego mi tylko troszkę szkoda, ale to mogę wrzucić wszystko do woreczka i sobie to po prostu są zirkonie Swarowskiego, nie? Nie wszystkie. Więc niektóre z tych rzeczy będę brała. Ale większość, wiecie co, będę wysyłać do Polski. Zdecydowaną większość. No tutaj mam bardzo dużo lakierów od Kulo, więc też będę musiała wrzucić z powrotem do Polski, bo ja nie zużyję tego, nie ma szans. A tam Hania z Martyną coś tam mogą ponagrywać. Boże kochany, patrzcie, ja mam tutaj wzorników, nie? Wzorników jest ta... O, widzicie to? Całe wanienki wzorników, tu jakieś produkty, od zarąbania produktów. To jest wszystko przeterminowane, ja tylko to trzymam, żeby... Po co to trzymam? To trzeba wywalić. Nawet tego nikomu nie dawać. Nie, no to nie będzie przeterminowane, to do Polski wyślę. To raczej nie będzie przeterminowane, niektóre nie są nawet otwarte. Więc muszę to przejrzeć teraz. Muszę to przejrzeć i przede wszystkim oczyścić się i potrafić po prostu znaleźć sobie siłę, żeby to po prostu wypalić. Dobra, jestem mentalnie przygotowana na razie do jednego. To jest tak. Znalazłam taką teczkę. I modlę się do Boga, żeby się to zmieściły wszystkie tutaj, bo jak nie, to będę musiała iść do sklepu i kupić nową teczkę, żeby bezpiecznie przetransportować moje certyfikaty. Zacznę od tych tutaj. Boże, czy książki. To są najcięższe rzeczy zawsze, znaczy w sensie wagowo najcięższe. Kosz na śmieci mi tutaj posłuży za, że tak powiem, górkę. Co my tu mamy? Dużo szkoleń online odbyłam, bo wiecie, póki odkąd mieszkam na Fuerteventurze, mieszkałam w ogólnie na Wyspach Kanaryjskich, bo teraz to już jest Teneryfa, no to wiadomo, iście na szkolenie
Czy co? Bo się boję się, że mnie będzie źle słychać. Iście na szkolenie wiąże się stacjonarne z dość sporym kosztem, bo to jest lot w tą i we w tą. To są noclegi, tutaj no nie ma takich lotów, żeby sobie szybko pyk, pyk, to już koszt czasowy, że po prostu no, robota stoi w miejscu, trzeba nadgonić robotę, żeby mieć wolne, żeby móc gdzieś jechać. I mega się, jak ja się, serio, ucieszyłam się, że dzięki pandemii tyle osób zaczęło nagrywać w końcu szkolenia online, których nie miałam się doprosić kiedyś, jak chodziłam do nich na szkolenia. I mnóstwo mam teraz tych szkoleń online, bo ja już to w rękach mam. Nie mówię, że jestem przeciwna szkoleniom stacjonarnym, ale dla mnie często po prostu wystarczają mi szkolenia offline, nie? O, tu mam jeden ze starszych, kurde, z pierwszych właściwie, certyfikatów z roku 2012, luty, a w czerwcu 12 czerwca, czyli w Dzień Syryjskiej Paznokci, otworzyłam salon. Założyłam firmę. No i można powiedzieć, że otworzyłam salon. W skrócie. I żeby nie było, ja się próbowałam przed otworzeniem salonu doszkolić. Wiecie co, od razu to posegregujemy. Tu online będą. Ej, dobra, posegreguję. Dobra, robimy to, posegregujemy. A i miałam zdjęcia. No, więc szkoliłam się, chciałam się sobie zrobić lepiej, tak powiem, lepszą swoją wiedzę, ale chciałam zrobić lepszą swoją wiedzę, bo że jakieś wypowiadam. Ale no niestety na tych szkoleniach tak jakoś super dużo się nie nauczyłam. No kiedyś to były po prostu inne czasy. Skaner. A tu mam jakieś dokumenty, no dobra. No to plusik i lecimy. Bardzo ładnie, szybko, dobrze. Lecimy z następnym. Cyk. No i pięknie, okej. Okay. No, to proste to jest. To skanowanie. Następne, co my tutaj mamy, o. Też ciekawe szkolenie. Bo to tutaj mam, aha, jednego zamknęłam. A już lecę z następnym. Aha, ta ramka nie ma szkiełka, znaczy plastikowego. Okay, co z tymi ramkami zrobię? Będę musiała oddać. Ten certyfikat jest o odbyty ruchu drogowej w 2012 roku. Indywidualnie ja u niej robiłam, indywidualne robiłam u niej treningi. Jeden kosztował 600 euro w tym 2017 roku. Potem już na następny raz już to 750 euro. Poszło 6 godzin. I tutaj mamy akurat, kwadrat. Kwadrat przeszłam, więc to tutaj też musimy z boku położyć. Sobie instruktorami może posegreguję, właśnie. Online'ami, potem instruktorami i to będzie odpowiednia, że tak powiem, nie wiem po co to sobie segregujemy. Będzie mi potem łatwiej jakby to rozkładać w nowym studio, przypuszczam, że mi będzie łatwiej, że tak powiem, sobie to rozplanować. Tu mamy od pastuszak Pauliny online szkolenie. Jedne są w pionie, drugie są w pionie, te certyfikaty wszystkie, więc to różnie tutaj widzicie bywa z układaniem. Fajnie miałam na Fuerteventurze, bo miałam... A tutaj akurat tego nawet nie trzeba przejść, od razu sobie można wygenerować, nie? Co chciałam powiedzieć, fajnie miałam na Fuerteventurze, bo miałam jedną totalnie całą ścianę wolną i po prostu calutka była w tych certyfikatach. I tam były tylko takie puste miejsca na meble, nie? Mega. Dobra, następny cyk. Jest. No i elegancko. A, idzie tutaj. Dobra. I następny. No to od razu sobie tu poopowiadam coś o tych szkoleniach może, ale o tych może wiadomo online, bo tutaj każdy z was może kupić i przejść sam własno, że tak powiem, przejść tę przygodę po swojemu, nie? Ale z tych stacjonarnych już nie bywa. Tu mamy co? Natalia Sielawa, a tu już na takiej brzydkiej karcie sobie wydrukowałam. Więc... Dobra, no wezmę. Żeby pamiętać, że muszę go sobie wydrukować na papierze takim, wiecie, gładkim, fotograficznym. No tak na szybko tylko wydrukowałam. I tu mamy...
nakładanie bazy w zależności od gęstości. Tu chyba trzeba było przejść wszystko, z tego co pamiętam, żeby dostać ten certyfikat. No, czasami po prostu trzeba przejść lekcje, ale to wystarczy, wiecie, to wystarczy puścić i żeby leciało, nie? I to też nie do końca jest takie potwierdzenie, żeś to widział, bo po prostu wystarczyło pilnować i puszczać tylko play na następnej lekcji. Jakbyś brzydki się zrobił. Ten screen, no, takie brzydkie screeny, więc... A właśnie dlatego od lat już, od 2016 roku różnimy się w kulo tym, że certyfikat nie jest... Oj, jak wyblak, ojejku, od Marceliny tutaj był już też stary. Nie jest tak łatwo zdobyć ani dyplomu, ani certyfikatu, bo trzeba coś zrobić. Nie tylko kliknąć, żeby lekcja leciała. Trzeba, tam gdzie są dyplomy, dyplomy są przeze mnie osobiście przyznawane i trzeba po prostu, na przykład jak to jest kurs ze zdobień, to trzeba taki wzoriczek zmalować, to trzeba taki wzoriczek zmalować, albo 20 tam jest zdobień, w niektórych jest 20 coś, w niektórych jest troszkę mniej, kilkanaście i trzeba to pokazać, ja daję analizę, wskazówki, co można poprawić, czy produkty są w porządku, co trzeba zmienić, co dokupić. Jest tylko jedna analiza i dlatego tylko dyplom ta osoba dostaje za to, że zrobiła. Jeżeli to jest kurs techniczny, to też dodatkowo, no oczywiście oprócz zrobienia paznokcia, fotografowania z każdej strony każdego modułu, czyli przygotowanie płytki, szablon, budowa, piłowanie, color top, oprócz opfotografowania wszystkiego, trzeba też pokazać, że się notatki zrobiło. Ja jestem okropna, wiem. I dużo psioczy. Dużo psioczyło i kursantek, a co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Ty masz się nauczyć, ty masz mi pokazać, czy zrobiłaś te notatki, bo jak się nie robi notatek, to tu wpadnie, tam wypadnie, nie? Poza tym, no nie u każdego. Ja rozumiem, nie u każdego, ale no tu już muszę troszkę zgeneralizować i od każdego wymagam pokazania, że te notatki były robione, że szkice na przykład taktyki piłowania zostały zrobione, kroki i tak dalej. Micropainting, tak? U Marceliny miałam jakiś fajny, euforia. No, dobra. Aha, klinek. Strasznie, widzicie, no to było to stare, to jest 2000, widzicie, który to jest rok? 2015, 9 lat. No, nie ma się co dziwić, że coś tam wyblakło. Poza tym, przypominam wam, to wisiało. Ha, takie brzydkie. Coś tu nie tak z tym światłem mam. Trzeba tu włączyć jakieś inne światło, bo to po prostu jest masakra jakaś z tymi screenami. Masakra jakaś. Ja się do was wypinam. Wypinam się do nich. Tutaj, dobra, mam idzie, może coś się uda włączyć. Bo screeny tu wychodzą tragiczne. Powłączamy co się da. Aha, z prądu jest włączone, więc to sobie powłączałam, nie? A, już mi Przemek tu powyciągał dużo rzeczy. No dobrze, to tu po prostu tam zamiast żółtego światła. Jakieś takie dzienne. Mani fryzarkowy, Marcelina Dudek. Sobie kupiłam jakiś nowy. O, bo tu się chciałam się dowiedzieć, jak tam Marcelinie idzie. Dudek, pierwszej instruktorce, która pokazała mi, że szkolenia paznokciowe wcale nie muszą być daremne. I sobie tam zakupiłam kursik. Przynajmniej ładnie widać, bo u niektórych instruktorów naprawdę, kurczę, miałam duże oczekiwania, ale niestety tak słabo jest nagrane. Dużo lania wody, gadania, gwiazdorzenia, a kurde, pokazane choćby wcale, więc no różnie tutaj bywa, nie? Niestety. Niestety różnie bywa z tymi kursami online. Szkoda, że nie ma takiej... O. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak polecajki, że od strony, nie? Tu polecam te kursy, bo wszystko ładnie widać w kamerach, nie ma głowy non-stop, w kamerze jest ostrość, jest z bliska, nie z daleka, że uja widać i tak dalej. Ja wiem, że to nie w porządku by było, dużo osób by się oburzyło, komu decydować, czy coś jest dobrze, czy nie.
nagrane, ale mi by się to przydało. Bo ile ja hajsu straciłam, ludzie, na daremne szkolenia. A nawet zdarzyło mi się raz zareklamować. I mówię, za tyle pieniędzy, takie gówno. No nie, to nie może być, nie? Raz zareklamowałam. Czasami, właśnie, czasami niektóre szkolenia po prostu... Patrzysz na nie? Patrzysz na jego długość tego szkolenia? Patrzysz, ile byś zapłaciła? I mówisz sobie, to ja w tutorialach na YouTubie więcej pokazuję. I też masz takie... Takie... Nie. No nic, no nic, żyćko. Bywo i tak, trzeba to jakoś przegryźć. Tu mamy co? Certyfikat, a to akurat nie jest ze szkolenia, ale to jest bardzo dla mnie ważne, bo to było niesamowite przeżycie. A nie, to nie, to jest co? A, były sympozjum stylistów paznokci i to była zapobieganie zakażeniom w gabinetach kosmetycznych w salonach fryzjerskich. No. Tak, 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 już pamiętam. To było Medilab. Tak, tak, o dezynfekcja, sterylizacja tam na sympozjum. Mieliśmy różne wykłady, różnych specjalistów, nawet Natalka się nałamała. I no, i coś takiego. I to jest podobne, ja to pomyliłam z czymś innym. Ale sympozjum to no, też fajna sprawa, bo możesz... Ja bardzo lubiłam chodzić na sympozja, bo to były takie krótkie wykłady różnych instruktorów i mogłaś zobaczyć, jak kto uczy, jaki ma styl, jak opowiada, jak tłumaczy. Czy pasuje ci ten instruktor, nie? I potem się zapisać na takie pełne szkolenie. To jest super rzecz. Tu mamy cartoon od Ani Sikory. To był kurs, który odbyłam w przygotowaniu do nagrywania Cute Animals, ale koniec końców totalnie inną technikę w Cute Animals zastosowałam. No. No może nie totalnie, ale i tak to po prostu, ja chodzę na szkolenia, nie, a potem i tak sobie wszystko po swojemu w kursach robię. Może nie wszystko, bo niektórych rzeczy nie ma sensu wymyślać na nowo i udoskonalać czegoś, co już jest bardzo, bardzo dobre wymyślać. Jak na przykład podkładanie, żeby zrobić korektę od nowe, to zamiast po prostu wyżej żel zbudować, to podkładanie szablonu. No bo ja się przeżegnałam, jak to zobaczyłam. No nic, różne głupie rzeczy ludzie wymyślą, żeby gdzieś tam spróbować zabłysnąć, że o co ja to nie wymyśliłam. Wiesz co, pal licho z tym segregowaniem, to za długo trwa. Prawie wszystko na, tak jak jest, olał to pies. Wszystko na jedno. Nie będziemy segregować. O, znowu Ania Sikora? Nie, nie, nie. To Ania, ale Zawadzińska, tutaj na Rzostowo się do niej wybrałam w 2018 roku, bo kurs Rzostowa też mamy i byłam też u innych oczywiście instruktorów z Rzostowa, żeby tam poznać techniki, poznać ogólnie o co chodzi w tych kwiatach Rzostowo. Koniec końców wybrałam technikę maźnięć od... Ojejku, tyle tych szkoleń miałam. Teraz ja może przypomnę. Chyba nawet od Ani dużo wzięłam w kursie, jak nagrywałam. Ale to połączyłam jeszcze z czymś innym. Nie, nie. Totalnie jak od Ani to nie, nie, nie. Troszeczkę inaczej maluję, ale też maźnięciami. Też maźnięciami. Dobra, mamy. Następny, co my tutaj mamy? Dyplom jakiś? Warsztaty do szkolące. U Agi z Truskaty. Tylko nie widać jej podpisu, wyblakł. Migdał klasyczny i rosyjski. Ale chyba tylko rosyjski robiłyśmy. I to dzięki chyba nawet temu szkoleniu konkretnie, ale na pewno dzięki Agnieszce pokochałam akrylożel. Bo to był rok 2000... O tutaj, 2018 maj. I ja poszłam na Migdał z zaciskaniem tunelu, chciałam czyli takim, no tak się nazywa dyplom, ale ogólnie można to tak też nazwać, Migdał rosyjski też się zaciska. No i Aga tam mówi, a to chodź, ty to spróbujemy teraz akrylożel, nowość, spotkać się. Aga, proszę cię, wymyślałam jakieś głupoty, daj mi spokój, że mnie przyjmie, nie mam ochoty, jakieś pierdoły, nie, zmusiła mnie.
To była instruktorka, która serio mnie zmusiła. Tak nie chamsko, ale tak normalnie tak długo nalegała, że dobra jednego. I od tamtej pory zakochana w akryloszelu, nie? Bardzo dobrze. Takich instruktorów sobie cenię, że potrafią tego ucznia swojego no przydusić, żeby zrobił to, co. Bo wiedzą, że to dla niego będzie dobre. Co my tutaj dalej mamy? Vermello One Stroke. Zanim nagrałam One Stroke, to chyba 6 razy było tych kursów. I tutaj malowałyśmy, a to było takie fajne, bo tu mogłyśmy malować i farbkami u Doroty Zawiszy i żelami. I każdy sobie mógł wybrać, bo Dorota i tak pokazywała pracę. No i nawet swoją markę wypuściła, tylko chyba teraz już tej marki, i myśmy właśnie to, na tej marce pracowali, bo już tej marki nie ma, bo tam mi kursantki, bo w kursie pokazuję te produkty, kursantki mówią, gdzie to kupić, nie umiem tego znaleźć, chyba już zrezygnowała. Tutaj mamy 2017, proszę bardzo, tak wygląda, bardzo zdolna instruktorka, świetna kobieta, wszystkie były super, o których byłam. Każda inna, screenek jeszcze.